Bracia i siostry, temat, który wybrałem, sam nie wiem, czy go wybrałem, czy Bóg mi go położył na sercu, tak czy owak, nie będzie to moje słowo, tylko Słowo Boże, to prawdziwa pobożność. Ja wiem, że dzisiaj to są takie określenia, takie zwroty, które no, nie wszystkim odpowiadają, bo kto to w XXI wieku zajmuje się pobożnością. Tutaj trzeba wielkich rzeczy, tutaj trzeba cudów i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem Biblia naprawdę wiele, wiele miejsca poświęca, aby powiedzieć nam, przekonać nas, zachęcić do pobożności po prostu. Jest takie, to jest takie stare polskie słowo, pobożny. I my dzisiaj go już do końca nie rozumiemy, bo ten język staropolszczyzna wyszedł z użycia. Ale kiedyś to się wzięło... Człowiek pobożny to był taki, który żył po Bogu. Czyli żył zgodnie z wolą Bożą. Zgodnie z Bożymi oczekiwaniami. Niestety zbyt wielu takich ludzi wokół nas dzisiaj nie mamy. Ale to nie znaczy, że nie mają się pojawić nowe zastępy pobożnych ludzi. I od razu powiem, bo to tutaj nawet wybrzmiało na tym filmiku. Kiedy ja myślę o pobożności, to czy chcę, czy nie chcę, zawsze mi wskoczy Wesley. Wesley, czyli metodyści. I coś w tym musi być, bo w jednym z miast jest naszych polskich miast, jest nasz zbór i wynajmujemy tam kaplicę od metodystów właśnie. I była ciekawa historia na początek, ponieważ kiedy dostali pismo od nas z prośbą, propozycją użytkowania tej kaplicy, pojawił się pastor i mówi do naszego pastora tak: ja was znam. Wy jesteście jak my. Wy mówicie o pobożności. Czyli jednak coś w tym jest. Ja boleję osobiście, bardzo boleję nad tym, że dzisiejszy metodyzm tak bardzo odbiega od tego, co wyszło z serca, z rozgłowy, z podręki, z ducha wreszcie Wesleya. No ale to już jakby nie nasz problem. To nie nasz problem. Zacznijmy od może takiego krótkiego wstępu. W ogóle będziemy korzystać z listu Jakuba, więc można go sobie otworzyć. Ja mam prośbę, czy mogę ściągnąć marynarkę, czy się obrazicie? Czy jest tak gorące, że ledwo funkcjonuje? Nie, to jest duszno. O, zaraz inaczej. Otwieramy sobie pierwszy rozdział listu Jakuba. Dwunasty wers, jako pierwszy wers, który dzisiaj czytamy. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Jeszcze raz to przeczytam na spokojnie i ciekaw jestem, jakie myśli przyjdą wam do głowy, bo też o tym za chwilę powiem. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie. Może tylko uzupełnimy innym tłumaczeniem. Szczęśliwy mąż, który wytrwa w próbie, tak byśmy przeczytali w innych tłumaczeniach, ale gdybyśmy sięgnęli do greki, to w Grece jest to tak napisane, że tego się nie da przetłumaczyć wprost. I brzmiałoby to mniej więcej tak. Dobrze mówimy tutaj w niebie i tutaj w kościele o mężu, który wytrwa w próbie. I dalej. Gdy tę próbę wytrzyma, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują.
Wielu ludzi, czytając ten fragment, i ciekaw jestem, czy tak ktoś z was pomyślał, ma teraz taką myśl. Oto pobożny jest ten człowiek, który jak przyjdą próby, zaciśnie zęby, tak się w sobie zatnie, wytrzyma i w nagrodę weźmie wieniec żywota. Jeszcze o tym wieńcu powiedzmy, antyczne pojęcie wieniec otrzymywali zwycięzcy. We wszystkich olimpiadach, które wtedy były, nie było złotych medali, były wieńce. I te wieńce otrzymywali ci, którzy wygrywali. I tylko oni. Nie było drugiego, trzeciego miejsca, piątego, to się nikogo nie obchodziło. Zwycięzca się tylko liczył. Wieniec życia, to znaczy zwyciężył, wygrał życie. Taki człowiek, który wytrwał w próbie. Ale ostatnia część tego wersetu właściwie tłumaczy cały werset. Ponieważ tam jest napisane, że to wszystko obiecane jest przez Boga tym, którzy Go miłują. No i tylko tym, którzy Go miłują, bo to trzeba wyraźnie dodać. I teraz posłuchajcie. Z Ewangelii Jana przeczytamy sobie z 14 rozdziału 15 werset, żeby nie było wątpliwości. 14 rozdział, 15 werset. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie, powiada Pan Jezus. Jeśli mnie miłujecie, będziecie przykazań moich przestrzegać. Nie dowodem na to, że mnie miłujecie, jest przestrzeganie przykazań, ale ponieważ mnie miłujecie, to przykazania będziecie przestrzegali jako owoc mojej miłości, waszej miłości do mnie, a wcześniej mojej miłości do was. Człowiek sam z siebie nie może Boga umiłować. Nie ma takiej możliwości, ponieważ każdy człowiek jest zły. Każdy. Wiecie, że wszyscy, którzy tutaj siedzicie, był taki czas w waszym życiu, że byliście złymi ludźmi. Czy wiecie to? Nie wszyscy chrześcijanie to wiedzą. Spotkałem chrześcijan, którzy mówili mi, ja zawsze byłem taki dobry. Jak on to zrobił? Nie wiem tego, ale nie było i nie ma na świecie dobrych ludzi. Są tylko źli ludzie i zbawieni ludzie. Nie ma dobrych ludzi. Taka persona jak dobry człowiek nie istnieje. Jeśli wiemy to, a skąd to wiemy? Albo Rzymian na przykład 3:10, gdzie jest napisane, że wszyscy są źli. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Więc teraz zobaczcie. Pan Jezus, Jakub, ksiądz Kulis powiada tak. Ten, który mnie miłuje, od tego wyjdźmy, to jest ktoś błogosławiony. Ktoś, o kim Bóg dobrze mówi, to jest ktoś, kto przychodzi próba do jego życia, to on tę próbę wytrzymuje i zgarnia zwycięstwo do swojego życia. Ważne jest, żebyśmy to rozumieli, ponieważ próby będą przychodziły. Nie ulega żadnej wątpliwości. Będą nas dotykały słabości, choroby, będą nas dotykały problemy finansowe, gospodarcze, rodzinne czasami. Czasami, o czym dobrze wiecie, będą to odejścia tych, którzy byli naszymi braćmi, siostrami. To są problemy. Z tym wielu ludzi nie daje sobie rady. Niedawno rozmawiałem z pewną siostrą, która z taką wielką ostrożnością podchodzi do wszystkiego, co dzieje się w Kościele. I ona powiada, ja nawet nie wiem, kogo ja siedzę. Wyobraźcie sobie, o co ona mówi. Ja nie wiem, kogo ja siedzę. Ja nie chcę się wiązać z tymi ludźmi, bo oni dzisiaj są, jutro ich nie ma, mnie to później boli. Mogę to zrozumieć po ludzku, wiecie, według ciała to jest zrozumiałe. Ale jeśli ktoś miłuje Chrystusa, to perspektywa się zmienia w zupełności. Ktoś, kto miłuje Chrystusa, jest kimś, o którym Bóg mówi, o ten jest błogosławiony. I ten człowiek będzie przechodził próby różnego rodzaju,
On w tych próbach odniesie zwycięstwo i teraz jest ważna rzecz. Po co nam to zwycięstwo? Po to, żeby mieć satysfakcję? Nie. To zwycięstwo jest niezwykle ważne, ponieważ tam jest napisane, że weźmiemy wieniec życia, czyli okażemy się zwycięzcami w życiu. No i tu mamy pewien kluczowy problem, który dotyka wielu ludzi wierzących. Czasami, kiedy spotykam ludzi wierzących, że mi tak siebie identyfikują, pytam, no co tam u ciebie słychać? O, pastorze, stara bieda. Stara bieda. Wiem, że to słyszeliście, że to często używam, ale ja nie mogę się nadziwić tym ludziom. Żyję z Bogiem, tak twierdzi. Modli się codziennie, ma społeczność z Bogiem, no tak twierdzi. Czyta Biblię, tak twierdzi. I mówi, ciągle mam starą biedę. Ciągle. Jak to jest możliwe? To nie jest możliwe. Ten człowiek nie ma społeczności z Bogiem. On jest religijny, owszem. On jest religijny. Ja wczoraj na tym kazaniu ślubnym zadałem takie pytanie ludziom. Pokazali im krzyż, który był za mną, bo nabożeństwo odbyło się w kościele ewangelickim, wynajęliśmy ten kościół. No i tam akurat była postać Jezusa przybitego do krzyża. I pytam tych ludzi, słuchajcie, powiedzcie mi, czy wy wierzycie, że Jezus poszedł na krzyż po to, żebyście wy mogli chodzić do kościoła? Czy wy w to wierzycie, że Jezus przyszedł, poszedł na krzyż, dał się ubiczować, dał się ukrzyżować po to, żebyście wy dzisiaj w niedzielę do kościoła chodzili? Czy o to mu chodziło? Ludzie spuścili głowę. No, oczywiście nic nie powiedzieli, no bo trudno. Pierwszy raz byli w ogóle w kościele niekatolickim, trudno się odzywać tam w tym kościele. Ale pytanie do ludzi tak zwanych wierzących. Czy wierzymy w to, że Jezus poszedł na krzyż? No tu akurat jest krzyż. Czy On dał się ukrzyżować po to, żebyś ty żył w tak zwanej starej biedzie? To jest Ewangelia? To jest prawda? Przecież to jest niemożliwe. Przecież czytamy dzisiaj wyraźnie, że mam być zwycięzcą. To nie jest byle jakie zwycięstwo. To jest zwyciężenie w życiu. Wiemy, że żyjemy w czasach, kiedy wielu ludzi życie przytłacza. I możemy to zrozumieć, ponieważ ludzie nie znając Boga, nie mając żadnych perspektyw tak naprawdę, żyją z dnia na dzień. Nie mają punktu odniesienia, nie mają gdzie uciec tak naprawdę. Ja powiem szczerze, ja podziwiam ludzi niewierzących, którzy w tym czasie, w którym wszyscy funkcjonujemy, potrafią się sprzeciwiać złu. Oni tego nie nazywają do końca złem. Różnie to nazywają, ale oni nie są wierzący. Ale mają odwagę, mają gorliwość, są zdecydowani, aby powiedzieć temu wszystkiemu tutaj nie. To nie jest dobre. A ludzie wierzący w tym samym czasie, wierzący tak się identyfikują, no trzeba to jasno powiedzieć, a czy nimi są to inna sprawa, natomiast ludzie wierzący powiadają, no nie, no nie możemy tak, musimy się pogodzić z tym. Co to jest za zwycięstwo w życiu? To jest klęska. To jest kompletna klęska. Nie można tak funkcjonować i nie dziwmy się, że później wielu ludzi wierzących mówi, a ludzie nie chcą słuchać Ewangelii. No nie chcą, bo jak ty mówisz Ewangelii pełną strachu, pełną obojętności, pełną miłości do pieniędzy, no to oni nie chcą takiej Ewangelii, bo oni znają lepszą, którą ich menedżerowie im mówią. Ludzie szukają prawdziwej Ewangelii, która mówi o życiu, bo ludzie chcą żyć. Czy spotkaliście ludzi, którzy nie chcą żyć? Ja spotkałem takich ludzi, ale jest ich niewielu. 99% ludzi chce żyć, ale nie wiedzą, jak żyć. I tego im nikt nie mówi. My to mamy im powiedzieć, ale musi być pewien warunek spełniony. My sami musimy być żywi. Czyli musimy mieć ten laur zwycięzcy na głowie. Laur mówię, ponieważ te wieńce były właśnie z lauru wykonywane. Czy miłujesz Chrystusa? Bo to jest podstawowa sprawa. Czy miłujesz Chrystusa? O, tak miłuję.
Jeśli miłujesz Chrystusa, to wykonujesz Jego przykazania. Tu się często włączają mi w różnych miejscach judaizujący, mówią, no tak, ale ty nie przestrzegasz szabatu. Ja nie chcę tego tematu kontynuować. Niedługo, w tym tygodniu, moja książka idzie do druku, łaska czy prawo, ja o tym tam sporo mówię. Ale to nawiasem mówiąc. Jezus nigdzie nie nauczał o szabacie. Ale Jezus rzeczywiście zostawił nam przykazania. Ja tych przykazań swego czasu naliczyłem około 40, już nie pamiętam dokładnie. Wszystkie są ładnie poukładane, wyliczone. Chyba są nawet w czwartej części Drogi Uczniostwa, ile pamiętam. Ale nigdzie nie mówił o szabacie. Ale mówił o różnych rzeczach, ważnych rzeczach. Czy te przykazania wykonujesz? Czy je wykonujesz? Bo to jest dowód na to, że miłujesz swojego Pana, bo jesteś zdolny do wykonywania tych przykazań. Bo jeśli ktoś bez miłości do Jezusa chce wykonywać przykazania Jezusa, to jest to niemożliwe. Ktoś, kto umiłował Jezusa, jak on to zrobił? Jak zły człowiek mógł umiłować Jezusa? No dlatego, że otrzymał łaskę wiary, zbawienia, narodzenie się na nowo. A więc Bóg zmienił jego wnętrze i ten człowiek miłuje teraz Jezusa, a ponieważ miłuje Jezusa, to czyni to, czego Jezus naucza. I ja mam takie sytuacje, kiedy mówię sobie pod nosem, nie rozumiecie żony. Nie rozumiecie. Pewnie ona ma podobne myśli. Ale ja ją miłuję. Ja ją nawet w tym momencie mogę na rękach nosić. Bo to nie ma znaczenia. Bo miłość to nie są uczucia albo mągurami. Miłość to decyzja. Ale co idzie za możliwością wykonania tej decyzji? To, że ja i moja żona jesteśmy w społeczności. Znamy się, lubimy się, kochamy się, chodzimy ze sobą. Tak, 41 lat po ślubie chodzimy ze sobą dalej. Nawet na randki czasami chodzimy. To wszystko się dzieje, to wszystko jest naprawdę. Mamy życie. W związku z czym nie ma nic dziwnego w tym, że funkcjonujemy razem. Że ja służę jej, ona służy mnie. Miłujesz Jezusa? Służysz Mu. Nie swoimi siłami, ale tymi siłami, które dał Ci właśnie Jezus Chrystus. Jeżeli tej rzeczy nie przerobimy w swoim życiu, to wszystko inne właściwie możemy przestać wykonywać. Ponieważ jeżeli nie jesteśmy w stanie pokonać naszych słabości, naszych pokus, pożądliwości, to znaczy, że jesteśmy niezdolni do świętego życia. My go nie mamy po prostu. A więc trzeba wrócić do początku. O ile Bóg oczywiście dał mi łaskę, wróć do początku. I zapytaj samego siebie, czy ja miłuję mojego Pana? Co w moim życiu jest nie tak, że ja nie jestem zdolny, nie mam siły do wykonywania Jego poleceń, Jego przykazem? Moja indywidualna społeczność z moim Zbawicielem implikuje wszystko, co dzieje się dalej. Nie mogę być dobrym uczniem Jezusa, nie spędzając czasu z moim Zbawicielem. Dlatego, że ja nie wiem, czego On chce. Ja nie rozumiem, czego On chce. Nie wiem, jak mogę i powinienem to czy tamto wykonywać. Więc muszę mieć z Nim społeczność. Nie oznacza to, że mamy teraz tworzyć regulamin i każdemu narzucić, że on musi 2 godziny dziennie się modlić, czytać Biblię. To nic nie da. Niektórzy to zrobią. I po tych 2 godzinach odetchną, spoceni, rzucą wszystko z siebie i dalej będą robili po swojemu. Nie o to chodzi. Pytanie, jeśli tego nie potrafisz zrobić, jeśli nie potrafisz przez cały dzień swojego życia myśleć o Panu, zastanawiać się nad Jego Słowem, porównywać to, czego od Ciebie świat żąda, czego sam pragniesz, z tym, czego uczy Słowo Boże. Jeżeli to wszystko się nie dzieje, to jak Ty żyjesz? Czym Ty żyjesz? To rzeczywiście jest tak, że później przychodzisz w niedzielę do kościoła z językiem po kolana i oczekujesz, że Cię obsłużą. Powiedzą, że Bóg Cię kocha. Że Ci powiedzą, że jesteś zwolniony, że Ty już nic nie musisz, wszystko dla Ciebie zostało zrobione. I Ty siedzisz i kwitniesz wtedy. Ale to jest nieprawda.
To jest nieprawda. Biblia jest Słowem Boga, już to dzisiaj padło. I teraz posłuchajcie. Jeśli czytamy Biblię, to pewne rzeczy do nas docierają. I teraz jest bardzo ważne pytanie. Jeśli nie jest w moim życiu tak, jak mówi Biblia, to kto ma rację? Ja czy Biblia? No bo ktoś musi się mylić i ktoś musi mieć rację. Mówię na Biblię ktoś, ponieważ w Biblii przynajmniej dwa razy Jezus Chrystus jest określony imieniem Słowo Boże. Więc możemy powiedzieć ktoś. Albo Jezus ma rację, albo ja mam rację. A jeśli twierdzę, że ja mam rację, a jak się mylę, to co? To co ze mną? Co ze mną, jeśli się mylę? Bo jeśli się mylę, to mogę nigdy nie zobaczyć Królestwa Bożego. Nigdy. Nie chodzi o to, co będzie po śmierci. Ponieważ do Królestwa Bożego wchodzimy tutaj, teraz, w tym życiu. List do Efezjan, pierwszy rozdział, pięknie o tym piszą, werset po wersecie. Jeśli nie żyję w Królestwie Bożym, to gdzie żyję? No poza Królestwem Bożym. A jeśli żyję poza Królestwem Bożym, to co z tego, że przychodzę na nabożeństwo? Co mi to da? Nic, kompletnie nic. Czy będę z tego powodu lepszym człowiekiem? Nie. Dlatego, że jak będę chciał coś przeprowadzić, to będę udawał, że tego nigdy nie słyszałem, że mi tego nie wolno. I tak to zrobię. Więc musimy rozumieć, że jeśli nie potrafimy miłować naszego Pana, to w naszym życiu jest jakiś problem, poważny problem. Problem duchowy. Problem, z którym powinniśmy sobie dać radę. I teraz coś wam powiem. Nie każdy zauważa, że nie miłuje Pana. Nie każdy. I to jest pozytyw tego. Dlatego, że ktoś, kto zauważa, że ma problem z miłością do Boga, to musi być ktoś, kogo Bóg inspiruje. Bo nigdy by tego nie zauważył. A więc jeśli Bóg cię inspiruje do tego, że masz zauważyć, iż twoim problemem jest brak miłości do Boga, to już się możesz cieszyć i już możesz być na kolanach, bo znaczy, że Bóg jest z tobą w tej sprawie. Ponieważ przeciętny człowiek z ulicy nie zauważa, że nie miłuje Boga. W ogóle nie rozumie, o co nam chodzi, jeśli byśmy takie rzeczy mówili tam, na ulicy. Ale my to mówimy pośród wierzących. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Ja to słyszę ciągle. Może i wy słyszycie. Diabeł mnie skusił. Diabeł mnie skusił. Co kto na wyrabia, na broi, diabeł mnie skusił. Czasami potrafię być tak duchowo złośliwy. I zacząłem pytać ludzi. Powiedz mi, ale jak cię skusił ten diabeł? Jak on to zrobił? No, mówił do mnie i przekonał mnie. O, i tu mamy problem. Posłuchajcie. Przychodzi uczeń Jezusa na nabożeństwo i mówi tak. Słuchajcie, ja robię to, co mi diabeł mówi. I to jest dokładnie to. To jak on? Nie robi tego, co do niego Jezus mówi? Nie słyszy Jezusa, a słyszy diabła? To jak on to robi? Jak to jest możliwe, że uczeń Jezusa słyszy, co do niego mówi diabeł, a nie słyszy, co do niego mówi jego Zbawiciel? Przecież to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, naprawdę. Przecież żeby diabeł do mnie przemówił, to musi przyjść do mnie, prawda? Musi pokonać granicę, którą mój Jezus wyznaczył. Chodzi wokół jak lew ryczący. No jak on to ma zrobić? No szuka furtki, no mówiąc kolokwialnie. Szuka. No ale zanim się do mnie dobierze, to trochę czasu upłynie i trochę sposobów różnych musi zastosować. A gdzie w tym czasie jest mój Bóg?
1 Koryntian 3,16. Ja jestem świątynią Ducha Świętego, czyli Bóg jest w swojej świątyni. Czyli Bóg jest we mnie, a ja nie słyszę, co On do mnie mówi, ale diabeł, który się przedziera, jakoś tam próbuje bohatersko do mnie podejść, ja jego słyszę. Przecież to jest absurd. To jest absurd. A wiecie, dlaczego to jest absurd? To posłuchajcie. Przeto Bóg, niech nikt mnie mówi, przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nędzą. Właśnie na tym polega cały problem. I tu dochodzimy do kwestii pobożności. Czy potrafimy zwyciężać pokusy i pożądliwości naszego ciała? Czy to w ogóle jest możliwe? 8 rozdział listu do Rzymian, no nie mamy czasu wszystkiego czytać, ale można sobie to przestudiować później w domu. 8 rozdział listu do Rzymian mówi nam bardzo dużo na temat życia w ciele i życia w duchu. I tam znajdziemy wersety, które mówią, że jeśli ktoś żyje w ciele, to taki człowiek się Bogu nie podoba. Ale jeśli żyjesz w duchu, o, to tam jest napisane 8 rozdział 14-17, tam jest zapisane, że wtedy możesz do Ojca mówić Abba, tatusiu. No, to też nie do końca tak jest, ale powiedzmy, tatusiu. Możesz wtedy nazywać siebie dzieckiem Bożym. No jest pytanie, czy żyjesz w duchu, czy żyjesz w ciele? Żyjesz w duchu, czy żyjesz w ciele? Bo to nie jest to samo. To nie jest to samo. Kiedy mówimy o życiu w ciele, to oczywiście nie mówimy o życiu w tym ciele, ale mówimy o cielesności. Czyli mówimy o tym, czym w swoim życiu się motywujemy, czym się kierujemy. Piotr napisał, że w swoim pierwszym liście, apostoł Piotr, że kiedyś kierowaliśmy się pożądliwościami naszego ciała, ale to było kiedyś. Ale teraz już nie kierujemy się pożądliwościami naszego ciała, tylko żyjemy w duchu. A Duch Święty, który w nas przebywa, co On robi? No znowu się kłania Ewangelia Jana, gdzie Jezus zapowiada przyjście Ducha Świętego i mówi, że Duch będzie przypominał to, czego Jezus nauczał, będzie nas wprowadzał we wszelką prawdę, będzie tym, który przyniesie nam światło do naszego życia. Mówiąc takim kolokwialnym językiem, będzie nam podpowiadał, będzie nami kierował. Skoro w nas mieszka, no to naprawdę daleko do Kościoła nie mamy. Po prostu sami jesteśmy Kościołem. A więc On w nas jest tym, który z nami nieustannie przebywa. Ale jeśli żyjesz w ciele, jeśli tobą miotają pożądliwości, jeśli myślisz o tym, co z tego świata, to jak masz wykonywać wolę Bożą? Jak masz kochać swojego Zbawiciela? Jak masz zwyciężyć wtedy, kiedy przychodzą trudności, kiedy przychodzą problemy, kiedy się pojawia na przykład strach z powodu choroby, której nie ma? Na przykład. Wtedy umierasz ze strachu, bo nie masz siły, nie masz mocy, nie masz żadnej duchowej władzy nad strachem, nad pożądliwościami, nad tym wszystkim, co kusi cię. A wtedy mówisz, to Bóg, to diabeł, to on. Jakby diabła nie było, to byłoby super. Nie interesuję się za bardzo futbolem, ale rozbawiła mnie ta informacja, więc ją wam sprzedaję. Ostatni mecz reprezentacji Polski, jak wiecie, Polacy przegrali. I nasz trener, już nie nasz, no ale był to nasz trener, on mówi po portugalsku. Nie wszyscy oczywiście w Polsce znają ten język, ale są tacy, którzy znają. I to jest sprawdzone i udowodnione. Nasz trener powiedział tak, naszym największym nieszczęściem na boisku było to, że
Po drugiej stronie murawy była drużyna albańska. Gdyby jej nie było, to byśmy wygrali. On to naprawdę powiedział. To nie jest żart. On tak powiedział. I chrześcijanie mówią tak samo. Gdyby diabła nie było, to byłoby super. To byłoby super. Przepraszam, ale co masz wspólnego z diabłem? Jezus na krzyżu Golgoty między innymi co zrobił? Pokonał diabła. On jest pokonany. Skoro jest pokonany, to jaki mamy z nim problem? Kiedy czytamy Dzieła Apostolskie, to widzimy, że wielokrotnie apostoł Paweł czy inni apostołowie sprzeciwiali się diabłu w autorytecie Pana Jezusa Chrystusa. I diabeł musiał posłuchać. Ale byli tacy, synowie niejakiego, tłumaczenia są różne, z Kefasa lub z Cery, arcykapłana, byli tacy synowie, którzy dorwali takiego zniewolonego przez diabła i dawaj modlić się tam nad nim w imieniu tego Jezusa, którego głosi Paweł. Czyli nie tego Jezusa, który w nich mieszka, tylko tego Jezusa, który mieszka w Pawle i przyglądali się, jak Paweł to robi, no to my to samo zrobimy. Było ich chyba 7, z tego co pamiętam. I słuchajcie, ten jeden człowiek sprał, jak to mówiliśmy na zapodwórku, sprał do tego stopnia, że oni na nagłusach uciekali z tej szopy. Jeden człowiek, 7 chłopa sprał. Ja diabeł im jeszcze powiedział tak, słuchajcie, Pana Jezusa znam, wiem kto to jest Paweł, ale wy czego wy chcecie? Czego wy sięgacie po coś, co nie jest wasze? Dostali w ciemię. Jeżeli nie znasz Jezusa, to jesteś przegrany. Jeżeli znasz Jezusa, nie tak jak Jakub pisze tutaj, przepraszam, dalej, gdzie w 2 rozdziale, w 19 wersecie napisano, ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Czyli nie o taką wiarę chodzi, że ty wiesz. O, ja wiem, że Jezus umarł za mnie na krzyżu. Dobrze, że wiesz. I co z tego wynika? No, że umarł za mnie na krzyżu. Tak? Zdarza mi się naprawdę często z ludźmi, którzy twierdzą, że są wierzący, taka ciekawa sytuacja. Twierdzisz, że Jezus umarł za ciebie na krzyżu. Tak twierdzę. A skąd ty to wiesz? No, bo Biblia tak mówi. No, ale w którym miejscu na przykład? Wiecie, co ludzie cytują? Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. A tutaj na ogół w tym momencie zaczynają się zacinać, bo dochodzi do nich coś. A tam jest napisane, że On dał, aby ten, kto uwierzy w Jezusa, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak, Jezus umarł za każdy grzech. To prawda. Ale cóż z tego, że umarł za grzech człowieka, który wie, że on umarł za grzech, ale nie uwierzył. Jaki to ma wpływ na jego życie? Obawiam się, że to ma jeszcze gorszy wpływ, niż on sobie wyobraża, ponieważ on już wie, ale nic z tym nie zrobił. Kompletnie. Nic. Jak taki człowiek ma być pobożny? Twierdzi jeszcze, że on jest wierzący. Ale w co wierzy? I tutaj już ten obiekt wiary jest trudny do opisania, ponieważ zwykle ludzie wierzą w wyobrażenie Boga, nie w Boga Biblii. Nie w Boga Biblii. Może byliście gdzieś w jakimś kościele, w którym na ołtarzu, czy gdzieś w okolicach ołtarza widzieliście taką figurę. Bóg. Bóg Ojciec. Stary dziadek długą siwą brodą. Jak oni do tego doszli? Jak? Przecież do tego uczciwie, używając rozumu swojego nawet, nie da się dojść. A jednak doszli. Im się wydaje, że oni coś wiedzą.
Ale to, że coś wiedzą, nie sprawia, że są wierzący. Musisz znać swojego Zbawiciela i musisz być tym, który go miłuje. To musisz nie wynika z tego, że ty musisz się zmusić do tego, ale stąd, że tobie to dano z łaski i za darmo. Gdy pożądliwość pocznie, rodzi śmierć. A gdy grzech dojrzeje, rodzi. Przepraszam, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. A gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie bądźcie umiłowani, bracia moi. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Ja jestem zadziwiony, czytając Biblię, jak wielką miłość Bóg ma do człowieka. Co takiego zrobiliśmy, że Bóg przynajmniej niektórych z nas zrodził do nowego życia? Zrobiliśmy wiele, wiele, wiele złego, żeby Bóg w ogóle nie zwrócił na nas uwagi. I gdyby Bóg powiedział, idź na śmierć, to kiedybyśmy stanęli przed Nim, powiedzieliby, Panie, sprawiedliwie nas osądziłeś. Tak, jesteśmy godni śmierci. To jest sprawiedliwe, co zrobiłeś. Zresztą tak się kiedyś stanie. Kiedy każdy, nawet idący na śmierć, powie, tak, sprawiedliwy jest Twój wyrok. Dokładnie. Dlaczego więc wierzysz? Bo okazano Ci łaskę. Bo Bóg zlitował się nad Tobą. Bo Bóg wzbudził Cię do nowego życia. Teraz jest tylko pytanie, co Ty z tym robisz? Co Ty z tym robisz? Czy korzystasz z tego bogactwa, które Bóg tak obficie Ci udzielił? Czy też to bogactwo lekceważysz? A jeśli je lekceważysz, to co dalej? Wiem, że są tacy ludzie, którzy powinni, jeśli Bóg Cię wybrał, to nic złego już Cię nie może stać w Twoim życiu. Ja tego nie znajduję w Biblii. Ja wierzę, że jeśli Bóg naprawdę mnie wybrał, to On dba o to, żebym ja funkcjonował tak, jak należy. To prawda. Tak wierzę. Ale tak czy owak w moim życiu musi pojawić się, Panie, Twoja wola, nie moja. To się musi pojawić. Dlatego, że to sprawia, że zaczynam z moim Bogiem chodzić. A kiedy zaczynam chodzić z moim Bogiem, dzieją się rzeczy, których nie rozumiem. Dzieją się rzeczy, których nie jestem w stanie przewidzieć, nie jestem w stanie wcześniej opisać, a nawet kiedy się dzieją, też brakuje mi słów, żeby o nich do końca opowiedzieć. Życie z Bogiem jest czymś, co możemy nazwać bogactwem, duchowym bogactwem. W Ewangelii Jana w rozdziale 4 Pan Jezus w rozmowie z Samarytanką zapowiedział, że przyjdzie taki czas, kiedy ani w tym kościele, bo tam była mowa o świętej górze Samarytan i o Jerozolimie, ani tu nie będziecie Boga czcić. Przychodzi taki czas, kiedy będziesz czcił Boga w duchu i w prawdzie. To jest ta nieprawdopodobna wolność, jaką Duch Święty przynosi do życia człowieka. To jest ta nieprawdopodobna odpowiedzialność, jaką Bóg składa na barki tego człowieka, który go miłuje. Tak, to jest odpowiedzialność. List do Filipian w 3 rozdziale, tam możemy przeczytać o tym, że, ja to przeczytam, bo to jest bardzo ważne. Do Filipian. Rozdział 3. Patrzcie, w 3 rozdziale 10 werset, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego. Stając się podobnym do Niego w Jego śmierci.
Wielu ludzi, jak czyta to, to udaje, że nie rozumieją, albo nie chcą tego rozumieć. Ale życie chrześcijańskie zawsze związane jest z cierpieniem. Ale to nie chodzi o cierpienie dla cierpienia. Kiedy myślimy o cierpieniu Jezusa, to na ogół pamiętamy o krzyżu czy o biczowaniu. Ale dlaczego tylko o tym pamiętamy? Czy Pan Jezus, patrząc na Jerozolimę, patrząc z góry, prawdopodobnie z góry Oliwnej, patrząc na Jerozolimę, nie zapłakał? Tak, płakał. Płakał, wiedząc, co spotka to miasto. Wiedząc, że ci ludzie przez wieki odrzucali Bożą interwencję. On płakał nad tym pokoleniem, które to wszystko spotka. Kiedy Łazarz był w grobie, Jezus stał przed grobem. Wiedział, co się stanie. A jednak płakał nad tym, że jego przyjaciel umarł. Widzicie, rzecz polega na tym, że człowiek pobożny to nie jest tylko wielki zwycięzca, który myśli jedynie o triumfach, ale to jest też pokorny sługa, który patrząc na ludzi płacze nad nimi. Nie chodzi o to, żeby się wieszać każdemu człowiekowi na ulicy, na szyi i płakać z nim. Może czasami to trzeba zrobić, ale tylko czasami. Ale prawdziwie wierzący, pokorny człowiek zawsze będzie cierpiał z powodu świata, który odrzuca Boga. Zawsze. Dlatego, że to sprawia, to, że On jest Bogiem, sprawia, że boli Go, kiedy patrzy na ludzi, którzy kpią z Boga, którzy śmieją się z Boga. To Go boli, bo On widzi już, co się z tymi ludźmi stanie. I On wie, że On nic nie może zrobić w tej sprawie. Nic nie może zrobić. Tak, może się modlić, to prawda, ale wiecie co? Duch Święty, który w nas jest, w jakimś momencie mówi wam, nie módl się. W jakimś momencie mówi, zostaw. Już się nie módl. Już wystarczy. My jesteśmy tak bardzo humanistyczni, że myślimy, że takie myśli to są nie od Boga. Zapominamy, że Bóg jest sprawiedliwy. Człowiek żyjący po Bogu, czyli pobożny, nie koncentruje się na sobie, na swoich myślach, na swoich przemyśleniach, swoich planach, ale to jest człowiek, który żyje tak, jak Bóg tego chce i myśli Bożymi myślami. I wierzcie, że to boli czasami, bo to naprawdę czasami boli. Bo do takich ludzi, którzy głęboko żyją z Bogiem, mają głęboką społeczność z Bogiem, czasami Bóg powie, zostaw tego człowieka, on idzie na śmierć. Mnie się to może nie podobać. Ja mogę z tego powodu płakać nawet. Ale jeśli naprawdę żyję z moim Bogiem, to mówię, Panie, Twoja wola, nie moja wola. Twoja wola, nie moja wola. Przyjrzyjcie się Judaszowi. Odwieczna dyskusja, czy Judasz został wybrany, żeby zrobić to, co zrobił i nie miał nic do powiedzenia, czy Judasz został wybrany, a jednak w jakiś przedziwny sposób Jezus cały czas o niego zabiegał. Czy Jezus wiedział, kogo powołał? Tak. To dlaczego dał mu sakiewkę z pieniędzmi? A dał, od początku, on był skarbnikiem. I on nosił pieniądze. I kradł z tej sakiewki. Jezus wiedział o tym. Gdybym ja miał współpracownika, o którym wiedziałbym, że on ma moje pieniądze i on mnie okrada, to ja bym mu nie pozwolił mieć pieniędzy. A Jezus pozwolił. Pozwolił tak, aż dopełniła się miara. To jest ciekawy zwrot, który w Biblii znajdujemy. Aż dopełniła się miara. Nie chcę, żebyśmy się domyślali czegoś, żebyśmy puszczali wodze fantazji, ale zobaczmy, że Bóg jest bardzo cierpliwy. A ostatnia wieczerza. Możemy sobie wyobrazić, że to jest stół. On był bardzo niski na tej wysokości. I leżeli wokół tego stołu, nogami do tyłu, głową do przodu. I spożywali. Jest powiedziane, że Jezus umaczał chleb w sosie i podał.
Judaszowi. To znaczy, że Judasz był bardzo blisko. Mógł być albo obok, albo naprzeciwko, dokładnie naprzeciwko Jezusa. Raczej wszystko wskazuje na to, że był obok. Obok Jezusa musiał być ktoś, kogo Jezus tam, komu Jezus pozwolił tam być. Kto był po drugiej stronie? Jan. Po jednej stronie był Jan, a po drugiej stronie? Judasz. Zobaczcie, że do samego końca Jezus okazywał temu człowiekowi jakąś szczególną miłość. Ale nic nie zmieniło się. To jest bolesne, kiedy my widzimy, iż pomimo tego, że okazujemy jakiemuś człowiekowi miłość, on i tak idzie na śmierć. To jest bolesne. Ale to przeżywają tylko ludzie pobożni. Ludzie, którym jest to obojętne, w ogóle tego nie przeżywają. Ludzie religijni mają to w nosie. A ci, którzy chodzą, nie chodzą z Bogiem, nie rozumieją takich dylematów. I mówią, to jest dzielenie włosa na czworo. Trudno. Nie muszą rozumieć. Nie mają takiej możliwości. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania. Nie skory do mówienia. Nie skory do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co sprawiedliwe w Bogu. Cechą charakterystyczną ludzi pobożnych jest to, że nie mówią zbyt wiele. Ja nie mówię o kazanicy, ale w takim codziennym życiu nie mówią zbyt wiele. Mówią to, co konieczne, to, co trzeba. I zwykle ich mowa jest tak, tak, nie, nie. Natomiast ludzie kłótliwi mają bardzo wiele do powiedzenia. I kiedy cokolwiek powiesz, a mam takich absztyfikantów wokół siebie niektórych, to oni zawsze mówią, a ja uważam. I należałoby po prostu powiedzieć wprost. Człowieku, nikogo nie obchodzi, co ty uważasz. Ważne jest to, co Bóg ma do powiedzenia. Ale on musi podkreślić to, że on ma swoje zdanie, ma swoje racje. Pobożny człowiek zawsze będzie tym człowiekiem wycofanym. Masz swoje racje, a proszę bardzo, nie będę się z tobą sprzeczał. To spróbujmy według twoich racji, bo ja wiem, co Bóg zrobił, a ty przekonaj się. No i to zwykle jest ciężkie lądowanie, twarde. A Bóg i tak robi swoje. Bóg i tak robi swoje. Bóg naprawdę kocha człowieka. A kiedy kocha człowieka, to wszystko, co robi, robi dla dobra człowieka. Czasami dla dobra człowieka ważne jest, żeby człowiek rozbił głowę. Bo jak się nie da inaczej przetłumaczyć, no to cóż można zrobić? Słuchajcie, jeśli będziecie chodzili w uporze, to Bóg, żeby was uratować, spuści wam cegłówkę na głowę w drewnianym domu. I nie będziecie wiedzieli, co się stało. Ale kiedy zobaczycie cegłówkę i drewniany dom, to zrozumiecie, że za tym Bóg stoi. I to jest wtedy szansa na to, żeby coś zmienić w swoim życiu. Dlatego odrzućcie wszelki brud. Odrzućcie nadmiar złości. I przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić duszę waszą. Pierwsza uwaga. Do kogo to jest napisane? Nie do ludzi ze świata. To jest napisane do braci. Do 12 pokoleń, które żyły w rozproszeniu. Do ludzi wierzących. Mówi się, że list Jakuba jest listem przede wszystkim do nawróconych Żydów. Ale tak czy owak, do ludzi, którzy mieli społeczność z Jezusem. Dlatego ci ludzie byli zdolni odrzucić wszelki brud, bo mieli takie możliwości. Odrzucić wszelką złość i przyjąć z łagodnością wszczepione w nich słowo. Bardzo lubię ten termin. Przy
Przez wiele lat swojego życia mieszkałem w bloku. Któregoś dnia Bóg dał mi możliwość mieszkania we własnym domu. No i mamy tam jakiś ogród z żoną. Spędzam nim trochę czasu. To mi pomaga psychicznie odpocząć, ale też pewne rzeczy się nauczyłem. Właściwie dużo rzeczy się nauczyłem, wiele minus ogród takich duchowych. Wszczepiony. To jest ciekawa rzecz. Każde drzewo możesz zaszczepić. I to praktycznie wszystkim. Nacinasz drzewo. Boli. Bardzo boli. Wciskasz tam to, co chcesz wszczepić. Jeszcze bardziej boli. I kiedy chcesz to, to drzewo chce to wyrzucić, pozbyć się tego, to jeszcze mu to wiążą tak mocno, że jeszcze bardziej boli. Ale po jakimś czasie możecie takie dziwne rzeczy zobaczyć, że drzewo, które ma zielone liście, ma też czerwone. Bo ktoś mu tam wszczepił takie inne drzewo. Bardzo ciekawa historia. Tak jest z nami. My z natury jesteśmy buntownikami. Bóg wszczepia w nas swoje słowo. Wszczepia dosłownie. Żeby wszczepić we mnie i w ciebie swoje słowo, Bóg czasami robi nam krzywdę. Nasze serce zostaje przełamane, żeby weszło słowo. Żeby wszedł Jezus Chrystus, Boże Słowo. To boli. Dlatego, że wszystko, co do tej pory było nam znane, było przez nas kochane, widzimy teraz w odwrotny sposób. Trudno się z tym pogodzić w pierwszym momencie. Mija jakiś czas, uczymy się być zupełnie innymi ludźmi. My już wiemy, jakimi być powinniśmy, ale stare życie ciągle próbuje przypomnieć o sobie. Ale ten szczep nie wychodzi. On już zostaje. I to on teraz decyduje. I dlatego Jakub mówi, przyjmijcie to z łagodnością. Nie buntujcie się. Nie traktujcie tego jako coś, co tylko przynosi boleść. Ale przyjmijcie to z łagodnością. Poddajcie się Słowu Bożemu. A ono zacznie wykonywać swoją pracę szybciej, niż wam się wydaje. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Człowiek, który nie jest zaszczepionym Bożym Słowem, on słyszy słowo tu, czasami tu, ale nie tu. W związku z czym, kiedy to słowo przychodzi, to ono tak wejdzie, wyjdzie i niczego nie zmieni w życiu człowieka. Ono musi być wszczepione w serce. Nie dziwcie się, że czasami ludzie dziwnie reagują. Ale zadajcie sobie pytanie, czy ten człowiek ma Boże Słowo w swoim sercu? Czy on tylko tak słucha? Czy on tylko robi dobrą minę i czasami nawet nie rozumie, o czym jest mowa? Czasami gdzieś jestem w jakimś kościele, to znajduję oczami takich ludzi, którzy ja widzę, że się nudzą, strasznie się nudzą. Ale oni się nie nudzą dlatego, że kaznodzieja nieinteresująco mówi. Oni się nudzą, bo oni nie rozumieją, o czym mówi. Kompletnie. Oni tego nie rozumieją. A nie rozumieją, bo Słowo Boże tu trafia. Próbują tym. Ale pewnych rzeczy nie da się zrozumieć tym. Tylko tym. Ale jak serce jest nieaktywne, jest martwe, nic nie pomoże. Pamiętacie, przecież prorocy mówili o tym. Ezechiel mówił, że Bóg wyrwie to serce kamienne, usunie to serce kamienne i da serce mięsiste, aby je kształtować swoim słowem. Wiecie, jak pobudza się serce, które staje, rozcina się człowiekowi klatkę, lekarz wkłada rękę i masuje serce, żeby wróciło życie. Bóg robi dokładnie to samo. Najpierw masuje serce. Nie da się, wyrywa, wkłada nowe. Przeszczep serca to nie jest pomysł ludzi.
To Bóg wymyślił. Dawno temu. Nie nadaje się do użytku? Do wyrzucenia. Dajemy nowe. I działa. Wiecie, że wszyscy mamy nowe serce, jeśli jesteśmy zbawieni? To nie jest nasze stare serce. Naszego starego serca już nie ma. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu odbiciu. Popatrzył się, odszedł, zapomniał, jak wygląda. Taki krótki eksperyment. Wiecie, jak wyglądacie? Teraz przypomnijcie sobie, jak wyglądacie. Nie przypomnijcie sobie. My nie pamiętamy swojej twarzy. I człowiek, który słucha Słowa Bożego, to jest właśnie i nie wykonuje go, to jest ktoś taki, popatrzył, poszedł. Słuchasz, a dobra, było fajnie, za długo, dobra. Nie wiem, może za długo już mówię. To pewnie pastor usłyszy, że było za długo. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jeśli kto sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. I wielu ludzi mówi tak, no pobożny człowiek to jest ten, który pomaga. Pewnie jest wielka orkiestra świąteczna, pomoczy, zrzucisz 5 zł i jesteś pobożny. Nie. Prawdziwa pomoc w Kościele polega na tym, że my funkcjonujemy jak rodzina. I niedobory jednego człowieka, drugiego człowieka pokrywa tak naprawdę cała rodzina. Ale niedobory wynikające z wielu różnych okoliczności. Natomiast Kościół nie jest organizacją charytatywną, która ma całemu światu pomagać. Nie. Bo to nie jest rola Kościoła. I teraz tak. Bardzo ważna sprawa. No, powiem wam, pewnie moi to przesłuchają, więc mówię też do nich. Właśnie dzisiaj jeden z naszych braci kupuje sobie samochód. Poprzedni mu się rozsypał 3 tygodnie temu. A jest to człowiek w służbie. No i tym samochodem, który miał, naprawdę usługiwał wszystkim. Kto chciał, jechał, o której godzinie chciałeś, jechało auto. I on zawsze był do dyspozycji. Auto się rozleciał. No miało prawo. I to była bardzo śmieszna, komiczna sytuacja, bo on znalazł kupca, kupiec dowiedział się, co tam w tym samochodzie jest i przyjechał. I słuchajcie, w momencie, kiedy kupiec podszedł do auta, trzeba przednia pękła. Sama z siebie. Sama z siebie. No i trzeba było puścić cenę. No ale to taka ciekawostka, nie? Jak się w cudzysłowie auto zemściło na bracie. Zebraliśmy pieniądze. I w jednym przypadku usłyszałem od pewnej osoby, a czemu on, a nie ktoś inny? Nie przejąłem się tym za bardzo, ale widzicie, ludzie myślą w ten sposób. Pomagać, a co ja z tego mam? Cały problem polega na tym, bracie i siostro, nie powiem kto to był, cały problem polega na tym, że ty nie jesteś częścią rodziny. Dlatego się pytasz, co z tego będziesz miał. Jak twoje dziecko przychodzi, bo ma potrzebę, to mama i ojciec stają nad tym dzieckiem i debatują. A co my z tego będziemy mieli? Jakby kupimy jej nowe buty albo jemu nowe spodnie. Co my z tego będziemy mieli? Uważacie, że to jest dobre czy złe? Złe, a skąd wiadomo, że złe? Dlatego, że normalną rzeczą jest, że miłują się ludzie w rodzinie. Po prostu sobie pomagają. Dokładnie tak samo jest z braćmi i siostrami. Tak to funkcjonuje. To nie jest pierwsze auto, które sobie wzajemnie kupiliśmy w zboże.
kupowaniem ludziom, którzy są, no byli w różnych trudnych sytuacjach. I lodówki, i pralki, i różne inne rzeczy, i meble. Remontowaliśmy mieszkania, spłacaliśmy kredyty nawet. Tym, którzy się nawrócili, przyszli, no i przyznali się po roku, że nie mogą sobie dać rady, bo no bo w starym życiu narobili bigos. W jednym przypadku, pamiętam taką sytuację, kiedy już człowiek, no, daleko posunięty w latach, narobił sobie kłopotów. I w końcu pękł i przyszedł, mówię, no, pomóżcie mi, bo nie daję sobie rady. Ale my nie robimy tak, że no to tu masz. Nie. Siadamy, rozmawiamy. Wiecie, co się okazało? Całe życie, już na emeryturze. Pensja czy emerytura, po tygodniu nie było nic. Nic. I on się przyznał, ta osoba się przyznała, że, on, że ona nie, nie wie, jak ona to robi. Po prostu no, wydaje i nie wie, jak ona to robi. I słuchajcie, człowieka na emeryturze uczyliśmy, uczyliśmy wydawania pieniędzy. Nauczyliśmy. I dzisiaj żyje sobie spokojnie z tej emerytury. A jego długi spłaciliśmy. Bo tak funkcjonuje Kościół. Prawdziwa pobożność nie szuka swego, tylko szuka dobra brata i siostry. Na tym to polega. Bo jeżeli nie jesteśmy ciałem, no to jesteśmy tylko zbieraniną, która przychodzi w niedzielę sobie tam pośpiewać. Niektórzy sobie skaczą, inni tam machają czymś i wychodzą i nie ma ich przez tydzień. Nie istnieją dla siebie. To nie jest prawdziwa pobożność. Pan Jezus Chrystus miłował ludzi. Pochylał się nad tymi, którzy byli w potrzebie. Wielu ludzi uzdrowił. Nie wiem, czy wszystkich uzdrowił. W moim przekonaniu nie wszystkich uzdrowił. I mam na to pośrednie dowody Biblii. Ale na pewno wielu uzdrowił. Były przypadki, kiedy przywołał ludzi ze śmierci do życia. To nie były takie przypadki, że tak powiem, od zdarzyło się. A to były moim zdaniem przemyślane historie. I w przypadku Łazarza, i w przypadku tego młodego człowieka z Nain, którego matka niosła na Marę już do grobu. To nie były przypadkowe rzeczy. On karmił ludzi. Wiem, że są tacy, którzy powiedzą, no jemu było łatwo, no co? No, no. Rozmnożył i było, nie? A ja wam mówię coś takiego. Bóg, jeżeli dajesz, to zwrócić. Naprawdę. Tylko nie słuchajcie kaznodziejów, którzy mówią, daj portfel, przyjdziesz do domu, będziesz miał skrzynkę. No to jest kłamstwo. To jest oszustwo. To jest oszustwo. Jeżeli dajesz z serca, to pamiętaj, że tak jakbyś pożyczał Panu Bogu. I Bóg ci to zwróci. Na pewno. Ale trzymasz serce, które chce dawać. Trzymasz pobożne serce. Zobaczcie, od czego zaczęliśmy, bo to czasami umyka ludziom. Zaczęliśmy od tego, że z góry przychodzi dar, łaska, miłosierdzie. Jesteś zbawiony, narodzony na nowo. To przychodzi z góry. Tego się nie da załatwić sobie. I teraz człowiek, który to wszystko ma, jest w stanie funkcjonować w swoim życiu, sprzeciwiać się swojemu ciału, sprzeciwiać się okolicznościom, wszelkiemu złu, ale czyni to z miłości do Jezusa. Jak? Po prostu żyjąc tak jak Jezus. Bądźmy też wobec siebie litościwi. Dlatego, że ja spotykam takich ludzi, niewielu jest takich, ale są, którzy wszystkim przebaczą, ale nie sobie. Jemu się mogło zdarzyć. Tak, ja przebaczam, nie ma problemu. Ale mnie się nie mogło zdarzyć. A niby dlaczego? Musimy też nauczyć się sobie wybaczać. Musimy też nauczyć się widzieć jako ludzie, którzy otrzymują z góry pewne rzeczy. I czasami powiem wam, że zdrowia psychicznego i duchowego Bóg pozwoli nam się przewrócić. Żeby nam się w głowie nie poprzewracało. To też jest zdrowe. Naprawdę. Taki człowiek uczy się, jak żyć świętym życiem. Bo to, że jesteś święty, polecam wczorajsze moje kazanie, nie będę go powtarzał,
To jest jedno, ale to, jak ty żyjesz później, to jest zupełnie coś innego. Musisz się nauczyć chodzić tej świętości. Musisz się nauczyć obsługiwania świętego. A uczysz się przede wszystkim jednej rzeczy. Uczysz się pokory. Dlatego, że szybko zrozumiesz, iż wszystko, co masz, pochodzi od Boga. Szybko zrozumiesz, że wszystko, co w twoim życiu dobrego się zdarzyło, jest dziełem Bożej łaski. Szybko się zorientujesz, że zapieranie się u siebie jest możliwe tylko w Bożej mocy i tylko w Bożej łasce. Tego wszystkiego człowiek się uczy poprzez doświadczanie. A kiedy już doświadczasz, to co to jest? To jest zwyciężanie w życiu. Uczysz się być zwycięzcą w życiu. Uczysz się tego. Ludzie mogą opowiadać o tym, że życie duchowe może być zwycięskie. Mogą pięknie o tym opowiadać. Mogą nawet z wielu książek spisać sobie takie fragmenty, gdzie ktoś odniósł zwycięstwo. Wiecie, to będzie fajne kazanie. O ile ktoś nie powie kazania, w którym sobie przepisze wszystkie te rzeczy. No bo ci, którzy go znają, powiedzą, no to ściemnie. Znam takich ludzi, którzy powiedzieli fantastyczne kazania. Naprawdę, powiem wam, kazania rewelacyjne, tylko jednej rzeczy nie zrobili. Nie powiedzieli, że to nie jest ich kazanie. To nie zmienia człowieka. To nikomu nic nie daje. Tak naprawdę jesteśmy w tym życiu, które jest nam darowane. Jesteśmy całkowicie zależni od naszego Boga. Całkowicie zależni od naszego Boga. I musimy to podkreślać. Także sami przed sobą. Musimy też rozumieć, że gdyby nie Bóg, zaliczalibyśmy się do jednej z tych dwóch kategorii ludzi. Zbawieni i źli. Musielibyśmy być źli. Nie ma innej kategorii. A zły człowiek, wiadomo, co się z nim dzieje. Na co jest przeznaczony. Tak więc warto w tym codziennym życiu, w którym żyjemy teraz, w tych czasach, trudnych czasach, powiedzmy sobie uczciwie, one będą jeszcze trudniejsze, bo im więcej dobrych rzeczy będzie się działo w Bielsku, w Jarosławiu, w Tarnowskich Górach, w Inowrocławiu, w wielu innych miejscach, im więcej dobrych rzeczy będzie się działo, tym bardziej diabeł będzie mobilizował swoje siły, aby się temu przeciwstawić. Ale my możemy powiedzieć spokojnie, on już przegrał. On przegrał. Tylko on nie chce tego przyjąć do wiadomości. Ale przepraszam, to nie nasz problem. To jego problem. To jest jego problem, nie nasz problem. Bóg będzie nas używał, ale wtedy, kiedy będziemy znali swoje miejsce. A nie będziemy zastępowali Boga. Musimy znać swoje miejsce. A nasze miejsce jest u stóp naszego Pana. Jego pytamy, w Niego jesteśmy zapatrzeni, z Niego wszystko odbieramy, a to, co odbieramy, to dajemy innym. Nie dajesz nigdy niczego swojego. A co my mamy swojego? Co my mamy swojego? Nic nie mamy swojego. To, co mamy, mamy z Jego łaski. Tylko i wyłącznie z Jego łaski. Tak to działa w moim życiu. I nie chcę powiedzieć, że to jest wzorzec, bo to nie jest wzorzec, żeby było jasne, ale tak to działa w moim życiu. Czytałem o tym kiedyś i nie rozumiałem. Kiedy zacząłem tego doświadczać, zacząłem też powoli rozumieć. Dzisiaj wiem ciut więcej, niż wiedziałem 40 lat temu. Ale aż mi głowa boli, jak sobie pomyślę, czego nie wiem. Właściwie nie czego nie wiem, tylko ile nie wiem. Bo czego nie wiem, to nawet się nie domyślam. Życzę wam naprawdę, żebyście byli ludźmi, którzy są tak przywiązani do swojego Pana, że poza Nim nie widzą niczego. Życzę wam, żebyście tutaj, na tym miejscu doświadczali cudownej Jego obecności. Żebyście sami zobaczyli, że nie trzeba już, nie ma sensu to jednej ściany rozwalać, nie ma sensu tej drugiej rozwalać. Lepiej zmienić lokal. Lepiej zmienić lokal. Bóg ma swoich ludzi tutaj, Bóg ma swoich ludzi w Bielsku,
Tarnowskich Górach. Bóg ma swoich ludzi. On już ich ma. Oni jeszcze o tym nie wiedzą, ale On już ich ma. Tylko jednej rzeczy do tej pory nie było. Nie było miejsca, gdzie by ich posłać. A teraz to miejsce zaczyna funkcjonować. Więc przygotujcie się, że On tych ludzi tutaj przyprowadzi. Mam nadzieję, że mnie kiedyś tam później zaprosicie, jak już będzie was 5 razy tyle, żebym to mógł na własne oczy zobaczyć. Niech was Bóg błogosławi, kochani. Amen. Amen. Ogrody słów, tak pełne cudownej ciszy.